Ktokolwiek z nas był kiedyś na pogrzebie, to pewnie nieraz słyszał, za każdym razem właściwie, bo tak jest w obrzędach, takie słowa: Twoje ciało było świątynią Ducha Świętego, niech Bóg przyjmie Cię do swojej chwały. Witam wszystkich słuchaczy Sympatyku Dobrych Mediów, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mamy już wreszcie Pięćdziesiątnicę, niedzielę zesłania Ducha Świętego na Maryję Apostołów. Można powiedzieć, no wreszcie doczekali się tej obietnicy z nieba, a my się tym różnimy, że ta obietnica Duch Święty chce na nas wstępować i właściwie jest nas obecny przez sakramenty przede wszystkim na każdy dzień. I nieraz słyszy się o Duchu Świętym, nieraz to pewnie mówiłem w dobrych mediach, o Duchu Świętym jako ten, który jest Bogiem zapomnianym. Jeszcze inni mówią o Duchu Świętym wygaszonym. Tak to można porównać do strażaków, którzy skutecznie gaszą pożar. I o to właśnie chodzi. Taki mają cel. Natomiast tutaj jest tak, że ten Duch Święty, który jest dla nas darem, osoba boska, bardzo często jest właśnie wygaszany w taki właśnie sposób, że to można rozpoznać przez brak jego owoców. W dzisiejszym czytaniu słyszymy właśnie owoce Ducha Świętego. W liście do Galatów owocem ducha jest miłość, radość, pokój i tak dalej. I choć z jednej strony narzekamy na brak tych właśnie owoców, na te właśnie wartości, na te wszystkie elementy, czy właśnie doświadczenia, wierność, uprzejmość, nawet i skromność, cierpliwość chociażby, to po ludzku oczywiście to jest niemożliwe. Można na różne sposoby wyginać na wszystkie strony, żeby tylko to osiągnąć, żeby doświadczać właśnie takich właśnie wartości, takiego działania między ludźmi, między nami, a jednak często doświadczamy rzeczy odwrotnych, zupełnie odwrotnych. Dlatego, że właśnie brakuje działania Ducha Świętego, ale dlatego z kolei, że właśnie On sam jest wygaszany. To znaczy właśnie zaniedbany, zapomniany. Zapytałem kiedyś kilku charyzmatyków, na przykład Damian Stein z Wielkiej Brytanii, czy też ksiądz John Bashubora. I to było pytanie oczywiście retoryczne. Co zrobić, jak zrobić, żeby żyć i posługiwać mocy Ducha Świętego? A oni powiedzieli bardzo prosto i krótko. Ty musisz tego Ducha Świętego po prostu wzywać. Musisz o Niego dbać, musisz pielęgnować Go. On jest w Tobie. Ty jesteś świątynią Ducha Świętego, jak każdy z nas. Ty jesteś świątynią Ducha Świętego, więc On jest w Tobie, jest w każdym z nas. I dlatego, jak często się modlimy, to oczywiście modlimy się do Boga Ojca, różańcem, różne modlitwy, litanie, do Pana Jezusa i tak dalej. A czasem właśnie brakuje tego akcentu obecności Ducha Świętego w nas. I takie trzy proste słowa: Veni Sancte Spiritus, przyjdź Duchu Święty. Tu już jest dużo. Sam znak krzyża w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Też na samym końcu, w ostatnim, trzecim etapie wzywamy Ducha Świętego. I ważne, żeby przede wszystkim odkryć ten wielki dar, który jest w nas złożony. W sakramentach przede wszystkim chrzest, bierzmowanie, to są te właśnie momenty, kiedy otrzymaliśmy ten wielki dar. Tak można powiedzieć dwutorowo. Jego obecność to jakby pierwszy tor, a drugi to jego działanie. W tym pierwszym przypadku On jest nas obecny, to jest oczywiste, ale bardzo często nie widać obecności Ducha Świętego przez Jego działanie. Dlatego właśnie może dzisiaj szczególnie w ten dzień Pięćdziesiątnicy prośmy Ducha Świętego, żeby to On nas rozpalał, żebyśmy Jego nie wygasali właśnie, Jego obecności, Jego działania przede wszystkim w nas. Bo obecności w nas Jego nie da się wygasić, on po prostu w nas jest. Ale bardzo często właśnie problem jest z tym drugim elementem, czyli działaniem, czyli manifestacja. Są różne powody, dlaczego tak jest. Najczęściej jest to lęk, albo wstyd, albo strach, albo traktowanie go na zasadzie, że teraz jesteś mi potrzebny, to cię potrzebuję, a tak naprawdę na co to cię nie potrzebuję, no bo po co? I można tak właśnie traktować Ducha Świętego w taki sposób właśnie wygaszony, czy wygaszany, że kiedy jest potrzebny, to wtedy go wzywam, a kiedy nie jest potrzebny, no to właściwie o nim zapominam. A czasami można go traktować, nie daj Boże, w sposób obojętny. To tak jak można porównać do pewnego obrazu, pewnej sytuacji. Załóżmy, że jesteś w domu, rodzinnym domu
Wszyscy cię znają, ale ci wszyscy ludzie, będąc z tobą w relacji, traktują cię w sposób obojętny. No, tak jakby ciebie nie było. Ewentualnie przypominają sobie twoje obecności, jeśli coś od ciebie potrzebują, mają jakąś sprawę, a póki co to dla nich nie istniejesz, najlepiej gdybyś nie przeszkadzał i nie pojawiał się na ich oczach, przed ich oczyma. I podobnie może być właśnie z Duchem Świętym, kiedy zdajemy sobie sprawę, że mamy ten dar, no ale właściwie tak na co dzień, to tak to może nie jest potrzebne, no to po co go wzywać, po co do niego się modlić, po co jakby ucieszyć, radować się obecnością, po co prosić go, żeby rozpalał nas na nowo, tak na każdy dzień, na co dzień. I to jest bardzo często taka właśnie postawa. Zauważmy, że ta uroczystość pięćdziesiątnicy jest raz do roku, tak jak Wielkanoc raz do roku jest. Nie ma tego więcej razy. Ale myślę, że wystarczy, żeby nam jeszcze raz przypomnieć na resztę naszego życia, że warto Ducha Świętego, chociażby w tych trzech prostych słowach, przyjść Duchu Święty, wołać każdego dnia. Załóżmy, no powiedzmy, kiedy budzisz się rano, już w myślach, pragnieniach, wołaj Ducha Świętego. Kiedy masz momenty w ciągu dnia ciszy, przerwy, wołaj Ducha Świętego, uwielbiaj Go. Kiedy kładziesz się spać, po całym dniu, wołaj Ducha Świętego, oddawaj Mu chwałę. I to są takie momenty, kiedy wzywam Ducha Świętego. Jeszcze inne, którzy na przykład ludzie powodują tak, czy czynią tak, że mają nabożeństwo do Ducha Świętego. Jeszcze inni z kolei modlą się regularnie jakąś modlitwą do Ducha Świętego, jakąś litanią. Jest wiele sposobów możliwości. Ważne jest to, żeby być świadomym, że każdy z nas jest świątynią, miejscem świętym, uświęconym przez Ducha Świętego i On w nas jest i chce działać w nas i przez nas. Dlatego starajmy się przez każdy dzień, do końca naszych dni, na każdy dzień wzywać Jego obecności, Jego działania, oddawać Mu chwałę, radować się obecnością i wierzyć, ufać, że jeśli Jezus powiedział, że da nam tę obietnicę, że ta obietnica przyjdzie od Ojca, to tak się dzieje po prostu. A jeśli mamy słabą wiarę, jeśli nie ufamy, mamy małą wiarę, nie potrafimy w to uwierzyć, no to prośmy o wiarę. W to, że On w nas jest obecny i że niezależnie od tego, kim jesteśmy, ile mamy lat życia, jaki mamy zawód, jakie mamy do tej pory doświadczenia życia, Duch Święty chce przez każdego z nas działać i przynosić dobre owoce. I tego życzę wszystkim słuchaczom na dzień dzisiejszy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Do usłyszenia, do zobaczenia w następną niedzielę.